Jest taki stary sowiecki dowcip, jak to rozmawia grażdanin Sowieckiego Sojuza z Amerykaninem i ten Amerykanin mówi: u nas to jest wolność, bo ja, jak mi się nie podoba prezydent mojego kraju na przykład, to ja mogę wszędzie mówić, pisać, krzyczeć nawet, że prezydent amerykański jest absolutnie nie do przyjęcia, powinien się wynosić i ja go i tak dalej. A Ruski mówi na to: no iż to. Ja też, jak mi się amerykański prezydent nie podoba, mogę wszędzie mówić, krzyczeć i pisać, że przeciwko niemu i nie ma z tym żadnego problemu. Zawsze mi się ten dowcip przypomina, jak słyszę o wolnych mediach, kiedy to jako wolne media przedstawiają się funkcjonariusze lewicowo-liberalnych mediów sprzyjających Platformie Obywatelskiej i eurokratom w walce z polską niezawisłością w tej chwili. No co zaś je znaczy? Wspominam o tym, żeby w ogóle zabrać się wreszcie za ten fetysz, który wczepił nam się w mózgi i gdzieś tam siedzi w naszych ramach poznawczych, jak to mądrzy psychologowie nazwali, i zajmując jakieś takie istotne miejsce w siatkach pojęciowych, kompletnie deformuje nasze myślenie o istocie sprawy. To, co Państwo ludzie lubią powtarzać, no widzimy, starają się oni w każdym razie tak, żebyśmy widzieli przedstawienie, a nie widzieli rzeczy, żebyśmy się skupiali na latającej piłce, a nie widzieli goryla, jak w sławnym eksperymencie psychologicznym, o którym często tu wspominałem. Częścią tego jest właśnie pojęcie wolności mediów i fetyszyzowanie tego pojęcia, że media mają być wolne. Ale po co mają być wolne? Wolne mają być po to, i tutaj już jakby odruchowo w stereotypie to namija, wolne mają być po to, żeby mogły mówić prawdę. Bo w naszych ramach poznawczych my sobie jakby tak to umiejscowiliśmy, że wolność mediów jest gwarancją, że nikt dziennikarzom nie nakaże kłamać. Dlatego jest tak ważne, żeby były wolne. Ale w istocie, proszę Państwa, to nie to jest ważne, żeby media były wolne, tylko żeby media nie kłamały. Ponieważ jeżeli media nawet formalnie są wolne, ale kłamią z własnej woli, to, że są wolne i że kłamią dlatego, że chcą kłamać, a nie dlatego, że ktoś im nakazał, czyli do tego zmusił, nie zmienia sprawy, że mamy do czynienia z kłamstwem, które zatruwa życie publiczne, które niszczy demokrację i wszystkie inne szkody powoduje. Tak jakbyśmy mówili na przykład o wolnych politykach. Proszę sobie wyobrazić takie pojęcie: wolny polityk. Polityk kradnie, polityk zakłada sitwy, polityk robi różne podłe rzeczy, ale jakby się kto pytał, mówi: ja jestem wolnym politykiem, nikt mi tego robić nie każe, to ja sam dla siebie kradnę i dla swoich kumpli. No i co? Lepiej od tego? No nie jest lepiej dla społeczeństwa, jeżeli gangsterzy są wolni, zamiast być w więzieniu. I tak samo nie jest dobrze dla społeczeństwa, jeżeli wolność mediów polega na tym, że one są wolne od wszelkiej kontroli i wolne od wszelkiej odpowiedzialności. A tak właśnie jest w wypadku tych ludzi, którzy chlubią się: dzień dobry, tu Monika Olejnik, wolne media, tralalala, nikt mi nie kazał mówić tych różnych rzeczy, które ja mówię, ja je mówię sama. A co ja mówię? Ja mówię pars pro toto, oczywiście użyłem nazwiska osoby, która skądinąd zdeprawowała pojęcie wywiadu bardzo skutecznie w polskim dziennikarstwie, bo jednak wywiad taki klasyczny zawsze był po to, żeby przedstawić widzowi, słuchaczowi gościa, pozwolić się temu gościowi wypowiedzieć i pozwolić widzowi, słuchaczowi mieć swój własny osąd sobie wyrobić. Oczywiście to było cnotą dziennikarza, żeby nie pozwolić gościowi ściemniać, żeby mu zadawać celne pytania, żeby jeżeli czegoś wykręca się od czegoś, to żeby go docisnąć i zmusić do wyjaśnienia, ale to nie zmienia faktu, że taka była podstawowa zasada, a nie jak w kropce nad i, że wywiad jest po to, żeby widz wiedział, co ma myśleć o danym gościu, i dziennikarka, która wywiad przeprowadza, nie skupia się na sprawie, tylko skupia się na tym, żeby widz wiedział, co ma myśleć. Jak jej się trafi gość niepoprawny, to mu przerywa, parska miny robi, żeby dać, jeśli niewerbalne, to przynajmniej niewerbalne sygnały. To jest może tak dygresja dotycząca dawniejszych czasów, no bo dzisiaj Monika Olejnik występuje już przed tak wytresowaną publicznością, która doskonale wie, czego chce, nawet do tego stopnia, jeżeli Olejnik przypadkiem wyrwie się coś, co odstaje od linii partii, bo jeszcze czasem się to jej kiedyś zdarzało, to wtedy ta jej publiczność się buntuje, że ona jest z PiSu i powinno się ją wylać. Jeśli się komuś nudzi, to niech wpisze sobie w nazwiska Bulandra i Olejnik, to mu wyskoczy tam historia jakiegoś kodziarza, który
robił aferę, żeby Monika Olejnik wyrzucić z TVN-u, bo się sprzedała PiS-owi, bo raz coś tam powiedziała, co nie było histerycznie ortodoksyjnie antypisowskie. Ale mniejsza z tą dygresją, mniejsza o tę jedną osobę. Medium, które dyskredytuje państwo polskie. Nie mówi o Trybunale Konstytucyjnym, tylko mówi o jakimś Trybunale Julii Przyłębskiej, pseudo-trybunale, pseudo-prezydencie, pseudo-rządzie, pseudo-ministrach. Można oczywiście iść tak dalej, można mówić, że Straż Graniczna nie jest Strażą Graniczną państwa polskiego, tylko jest Strażą Graniczną Błaszczaka na przykład. Tak? Jeżeli się o sędziach mówi, którzy nie są sędziami zdeklarowanymi za PO, że to są jacyś neosędziowie. Jeżeli się mówi o... Krótko mówiąc, to jest wojna psychologiczna. Nie wiem, czy państwo to zauważają. To jest kompletne prowadzenie rozkładu państwa polskiego. Dokładnie tak, jak o to oskarżano pod koniec rządów Platformy Obywatelskiej o chęć takiego czegoś PiS. Wtedy jeszcze ludzie dzisiaj już nieżyjący, Tadeusz Mazowiecki czy Stefan Bratkowski, ale i Bronisław Komorowski, wszystkie autorytety gęgały chórem: nie wolno ludzi wyprowadzać na ulicę, to jest wbrew demokracji. Nie wolno mówić, że ktoś został wybrany przez wyborców niesłusznie i podważać ich wyroków. To chodziło o te sławne słowa Kaczyńskiego, że Komorowski został wybrany niesłusznie, bo kłamał w czasie kampanii wyborczej. Nie wolno tego podważać, to jest rokosz przeciwko państwu. Tak. Taki rokosz jest prowadzony przeciwko państwu teraz, właśnie. Minister nie jest ministrem rządu Polski, tylko rządu, czyli generalnie państwo nie jest państwem polskim, tylko jest państwem PiS-u. I media, które w tym państwie PiS-u czują się siłą wywrotową i wypowiedziały mu wojnę, nie starają się mówić żadnej prawdy, przeciwnie, starają się produkować kłamstwa wywołujące emocje i dające skutki polityczne. No dokładnie tak, jak to jest w zasadach wojny psychologicznej. Zmyślone kompletnie ustawy, których nigdy nie proponował w Polsce, stają się przedmiotem z Polski agregowanego, z Polski wywołanego oburzenia, rezolucji Parlamentu Europejskiego. Potem te wszystkie brednie krążą gdzieś tam po świecie z powołaniem się na wolne media z Polski. To wolne media z Polski zmyśliły, kiedy na przykład Instytut Ordo Iuris i organizacje pro-life przygotowały projekt społeczny, projekt ustawy zakazujący aborcji eugenicznej. To wyprodukowano fake newsa o tym, że rząd przygotował projekt, w którym zakazuje badań prenatalnych i środków antykoncepcyjnych. Bzdura kompletna, upowszechniona przez polskie wolne media, wyprowadziła mnóstwo kobiet w dużej części naiwnych na ulicę i pobudziła do przeciwdziałania przeciwko Polsce ośrodki zachodnie. Kiedy przygotowano ustawę zakazującą prezentowania materiałów seksualnie zorientowanych nieletnim, co jest standardem światowych wszystkich cywilizowanych państw, to tutejsze wolne media wyprodukowały informacje o tym, że rząd chce zakazać edukacji seksualnej. A tutejsi politycy dyrygujący tymi wolnymi mediami uzyskali stosowne rezolucje przeciwko Polsce w Parlamencie Europejskim. I tak dalej, i tak dalej. Na czele ze sławnymi strefami wolnymi od LGBT, których nigdy nie ma i nie było i nie ma, ale posłużyły one do rzucenia na kolana polskich samorządów i postraszenia ich, że pieniądze zostaną odebrane. Tak działa wolność, która nie jest żadną wolnością od prześladowców, tylko wolnością od mówienia prawdy, wolnością od odpowiedzialności, wolnością służenia swojemu mocodawcy, którym jest wielki koncern, który ma swoje wielkie interesy i czasami te interesy dochodzą do głosu. I wtedy na przykład patrzcie państwo, jak z Afganistanu wjali Amerykanie z różnych powodów, w upokarzający, kompromitujący sposób, to wszystkie światowe media pisały o odpowiedzialności Joe Bidena, a w naszym najbardziej wolnym medium TVN-owskim dużo szczypacielne kawałki były o tym, jak ten Joe Biden robi co może, ratuje sytuację i wspaniale się sprawił w ogóle. No bo kto jest właścicielem wolnego medium, czyim jest przyjacielem. I tutaj się wszyscy wolni dziennikarze z wolnego medium okazuje, że oni sobie szczekać mogą dowolnie, ale na wskazanego, tak jak ich poszczuje właściciel. Ale wara któremu, żeby się łeb obrócił i na swojego szczeknął, bo wtedy mu zostanie wytłumaczone, jakie to wolne media i jaka to jest wolność. Powtarzam, puenta. Przestańmy się dać szantażować fetyszem wolnych mediów.
chodzi w mediach o to, żeby mówiły prawdę, a nie były narzędziem wojny psychologicznej.